Pamiętaj o napiętym brzuchu i pełnym zakresie ruchu dla ramienia. Plecy proste, odrywasz rękę, nogę. Grzbiet napięty, kolana zawsze do zewnątrz, stopy lekko rozstawione do zewnątrz. Pamiętaj o spiętym brzuchu na wysokość skroni. Pod chwytem pełny zakres ruchu do pełnego wyprostu ramienia, pełnego zwisu. Rotujesz ramię oparty przed kolanem, nie nad kolanem. Bardzo powolne opuszczanie w dół. Łopatki ściągnięte. Bardzo powoli w dół, dynamicznie w górę. Trzymaj kor, trzymaj brzuch napięty, plecy proste. Powoli w dół, powoli w górę. Tutaj powoli w dół, dynamicznie w górę. Brzuch napięty. Martwy ciąg, plecy proste, łopatki spięte. Brzuch napięty, kolana lekko do zewnątrz. Głowa z przedłużeniem kręgosłupa. Bardzo szeroko łokcie. Trzymasz plecy proste, nie odchylasz się do tyłu i cały czas łokcie w płaszczyźnie szerokiej. Mocno schodzisz kolanem do przodu, nie odrywasz pięty, wykorzystujesz pełny zakres ruchu dla kolana. Ociągasz wysoko drążek pod samą brodę. Łokcie wysoko. Rotujesz łokieć, trzymasz go wysoko na wysokości linii barków. Szybko zginasz, powolutku prostujesz. Mocno odpychasz się od belki. Łopatki nisko, plecy proste, pośladki spięte. Powoli w dół. Mocno prostujesz, powoli do góry. Mocno prostujesz, powoli do góry. Klasyczne wyciskanie, powoli w dół, dynamicznie w górę, trzymasz brzuch spięty, powolutku odwodzisz raz jedną, raz drugą nogę. Odpychasz się od przyczepionych nóg, ściągasz bardzo powoli, bardzo szybko opuszczasz powoli. Powoli w dół, dynamicznie w górę, unosisz zgięte nogi do góry, pełny zwis dla ramienia. Za kroki boczne, niskie zejście, bardzo mocno zginasz nogę i ręce naokoło nogi. Powoli w dół, dynamicznie w górę i w płaszczyźnie czołowej, czyli bardzo szeroko łokcie. Przyciągasz nogi, unosząc do góry biodra i wychylając się do przodu na barkach,